Dzień dobry, Radio Tok FM, Szymon Kępka. Pytanie do pana premiera. Chciałbym zapytać o realne działania rządu w kontekście rozprzestrzeniającego się wariantu Omikron. Podkreślam, chodzi mi o konkretne działania, które sprawiają, że ten wariant miałby się nie rozprzestrzeniać. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj rano odbyliśmy posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i zajmowaliśmy się tym tematem oczywiście bardziej szczegółowo. Tam przede wszystkim przyjąłem raporty głównego inspektora sanitarnego i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące prowadzonych kontroli. Bo niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wariantem Delta, czy z wariantem Omikron, przede wszystkim ważne jest przestrzeganie przepisów. Przestrzeganie przepisów, które powoduje, że ten łańcuch zakażeń się przerywa, że nie przenosi się wirus z człowieka na człowieka. Jednocześnie też prowadzimy intensywne badania genotypu, które już teraz pokazują nam, że ten wirus w wariancie Omikron nie tylko jest obecny w Polsce, ale zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z tym apeluję także o to, aby te wdrożone dosłownie kilka dni temu obostrzenia obowiązujące od 17 grudnia, żeby były przestrzegane przez wszystkich. One dotyczą również tego, że w zamkniętych pomieszczeniach może przebywać mniej klientów, mniej obywateli, mniej pasażerów, w zależności od tego, o jakim środku komunikacji publicznej mówimy, bądź restauracji, kinie, hotelu czy innej placówce usługowej. A więc, szanowni państwo, zobaczmy, co dzieje się wokół. Przestrzegajmy wszystkich przepisów i przede wszystkim raz jeszcze zachęcam do szczepienia, bo widzimy wyraźnie, że one pomagają. Pomagają przede wszystkim w łagodniejszym przebiegu choroby. Także prawdopodobieństwo transmisji jest mniejsze, mimo że oczywiście dochodzi do zakażeń w przypadku osób zaszczepionych także, ale jednak i zgony, i ciężki przebieg choroby tutaj jednoznacznie pokazują na wartość szczepień, do której raz jeszcze chciałem przed świętami wszystkich zachęcić. Zróbmy taki prezent swoim bliskim. Zmniejszmy prawdopodobieństwo przenoszenia wirusa. Popatrzmy też na to, co dzieje się w innych krajach. Holandia podjęła decyzję o kolejnym lockdownie do połowy stycznia. Na Łotwie lockdown się już zakończył, ale miał również miejsce. Ograniczenia są wprowadzane także w innych krajach europejskich. Mamy, szanowni państwo, niestety do czynienia z czwartą falą w Polsce, obecnie już nieco na szczęście opadającą, ale jestem daleki od jakiegoś optymizmu. Uważam, że niestety pewnie grozi nam piąta fala i jej wysokość, jej natężenie, jej zagrożenia z nią związane wiązać się będą również z poziomem zaszczepień. Dziękuję bardzo i bardzo proszę kolejną redakcję. Anna Józefowicz, Radio Z. Ja, panie premierze, chciałabym zapytać o wczorajsze protesty w obronie wolności mediów. Czy tutaj ten gen sprzeciwu zostanie przez państwa jakoś zauważony? Czy jakiej decyzji prezydenta się pan spodziewa w tej sprawie? Szanowni państwo, jedyną przyczyną zmian w ustawie o radiofonii i telewizji jest doszczegółowienie przepisów, które były omijane. Jeżeli jakieś przepisy nie działają, jeżeli jest jakaś ustawa, której przepisy są omijane, to świadczy to słabo o powadze państwa. Aby tego uniknąć, wprowadzamy przepisy, które mają uszczelnić tę ustawę. Jednocześnie też zwracam uwagę na to, że bardzo podobne albo dużo bardziej restrykcyjne wobec zagranicznych inwestorów przepisy mają miejsce na przykład we Francji, w Niemczech albo w Austrii. Czy chcielibyśmy, szanowni państwo, żeby wobec Polski stosowane były inne, gorsze standardy niż wobec Austrii, wobec Niemiec czy Francji? No ja bym nie chciał. Chciałbym, żeby Unia Europejska była Unią Państw Równych. Od tego zależy, czy jesteśmy dyskryminowani, czy jesteśmy równo traktowani. I dlatego my ze spokojem realizujemy to, co jest potrzebne, aby prawo realnie mogło działać. Żeby mogło działać tak jak w Niemczech, tak jak w Austrii, tak jak we Francji i w wielu innych krajach. Jednocześnie też zwróciłem uwagę na to, że pan Tusk
niestety zachowywał się bardzo agresywnie, zalał Polskę falą hejtu, agresji, nienawiści. Mówił o de facto o wieszaniu, czyli posługiwał się językiem, który niedawno bardzo radykałowie stosowali wobec na przykład pana ministra Niedzielskiego. Teraz lider Platformy Obywatelskiej posługuje się takim samym językiem i niczego nie zmienia fakt, że to słowa z Miłosza. Szanowni Państwo, ja myślę, że na 4 dni przed Wigilią powinniśmy życzyć sobie spokoju, bezpieczeństwa, pewnego rodzaju uspokojenia nastrojów, walki z realnymi problemami, nie z walki z wiatrakami, bo w Polsce są jak najbardziej wolne media. W Polsce ogromna większość mediów należy do inwestorów prywatnych, inwestorów zagranicznych. Chcemy tylko tego, żeby nasze przepisy były takie mniej więcej jak na Zachodzie. I chcemy zajmowania się realnymi problemami, takimi jak właśnie, jakimi jest inflacja i stąd ta nasza tarcza antyinflacyjna, która już dzisiaj działa, a od 1 stycznia obniżki cen gazu, obniżki cen energii na skutek obniżek podatków. Jednocześnie też tu kieruję roku VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. I drugi wniosek, który skierowałem do komisji, to obniżenie stawki podatku VAT na paliwo. To widzą wszyscy. To jest ważne także dla małych i średnich przedsiębiorców, dla dużych przedsiębiorców, dla obywateli. Każdy niemal codziennie tankuje paliwo. Szanowni Państwo, zrobię wszystko, żeby ta polska tarcza antyinflacyjna była jak najszersza, była jak najbardziej obszerna. Chcemy się zajmować tymi realnymi problemami zwykłych Polaków i zrobimy wszystko, żeby jak najmniej na inflacji Polacy ucierpieli. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę kolejną redakcję. Dzień dobry, Katarzyna Gozdawa, Litwińska, TVN24. Panie premierze, mija kolejna doba, kiedy były oficer BOR ujawnił, że kolumna rzędowa z panią premier Szydło jechała nie na sygnałach dźwiękowych i czy nie niepokoi pana fakt, że prokuratura cały czas milczy w tej sprawie, nie zabrała głosu i czy nie boi się pana swoje bezpieczeństwo w kontekście incydentu na Balicach, kiedy pan wystartował, z panem na pokładzie samolot wystartował, a kontroler stracił przytomność? Szanowni Państwo, to jest właśnie dobry przykład tego, jak na czym może polegać manipulacja, ponieważ już nie tylko prokuratura, ale sąd w tej sprawie jakiś czas temu wypowiedział się, że rzeczywiście sygnały dźwiękowe, jak rozumiem najprawdopodobniej, bo ja nie znam bardzo dokładnie całej sprawy, nie zapoznałem się przecież z aktami sprawy, ale sąd wyraził taką opinię już rok temu. A więc ta domniemana sensacja, którą pokazała Gazeta Wyborcza tylko po to, żeby uderzyć w panią premier Beatę Szydło, która przecież akurat tutaj nie tylko niczemu nie jest winna, ale przecież padła też ofiarą tego wypadku i zamiast współczucia jest kolejna agresja, kolejny atak na panią premier. Uszanujmy, szanowni państwo, to, że i ta sprawa przed sądem się przecież toczyła i sąd już określił jakiś czas temu, że rzeczywiście była tam najprawdopodobniej ta nieprawidłowość. Ona się zdarza, człowiek jest tylko człowiekiem. Ja współczuję wszystkim, którzy po prostu w tamtym wypadku brali udział na czele z panią premier, z kierowcą, który brał udział, z oficerami ówczesnego Biura Ochrony Rządu i tyle mogę powiedzieć, komentując to pytanie pani redaktor. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Wyborcza Stołeczna. Dlaczego na otwarciu tunelu w Warszawie nie ma przedstawiciela stołecznego ratusza, który współpracował z administracją drogową przy budowie dojazdu do tunelu i ich oddawaniu? Panie redaktorze, to może ja odpowiem, bo odpowiadam w Centrum Informacyjnym Rządu za ten aspekt. Panie redaktorze, to jest inwestycja, która jest nadzorowana i realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i ona jest realizatorem tego przedsięwzięcia, a nie miasto stołeczne Warszawa. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Klaudiusz Michalec, Wirtualna Polska. Pytanie do premiera Mateusza Morawieckiego. Co z ministrem Łukaszem Mejzą? Czy minister powinien być zdymisjonowany, czy nie? Oraz drugie pytanie, bo minęły 4 lata. Panie redaktorze, jedno pytanie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, pan minister zawiesił swoje działania w ministerstwie celem przeprowadzenia wszelkich wyjaśnień. Wiem, że w tym tygodniu postęp tych wyjaśnień ma być niejako dostrzeżony i myślę, że wtedy po prostu wszelkie decyzje będą zapadały. Dziękuję bardzo. Wszystkie redakcje. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, za udział w konferencji.